Za nimi kolejny udany rok. Na zebraniu podsumowującym ostatnie 12 miesięcy spotkali się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Jednostka, która od 8 lat należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zrzesza obecnie 141 osób. Wśród nich, oprócz strażaków i ratowników, są również muzycy i mażoretki orkiestry Dentej. To właśnie jej występ otworzył kolejne już zebranie. Rok 2022, jak zwykle dla strażaków z OSP Słupca, był pracowity. Rok 2022 pod względem akcji był dla naszej jednostki większo ilościowo niż w zeszłym roku. Mieliśmy 100 alarmów, z czego 15 dotyczyło pożarów, 48 miejscowych zagrożeń i 7 alarmów fałszywych. Pozyskany w 2021 roku samochód GBA poprawił na pewno naszą dyspozycyjność i nasze osiągnięcia podczas zdarzeń. Przez to mamy więcej tych wyjazdów i jesteśmy częściej dysponowani przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W ostatnim czasie do jednostki trafił kolejny nowy sprzęt w postaci ubrań czy wyposażenia ochronnego. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu miejskiego samorządu oraz licznych sponsorów. Również w minionym roku strażacy z OSP Słupca kolejny raz wygrali w głosowaniu na budżet obywatelski. Tym razem zdobyte środki przeznaczą na zakup nowego busa. Można powiedzieć, że to swego rodzaju prezent na jubileusz 130-lecia jednostki, który odbędzie się 13 maja i będzie połączony z obchodami wojewódzkimi i powiatowymi Dnia Strażaka. Tego dnia OSP Słupca otrzyma swój sztandar. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy rok był, można powiedzieć, że bardzo udany. Przede wszystkim jest budżet obywatelski i wdzięczność mieszkańców, którzy oddali głosy na nas budżet. I to sprawiło, że kolejny drugi samochód znajdzie się, wiadomo, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Będzie to nowy. No. A przede wszystkim przygotowanie do jubileuszu tegorocznego, 130-lecia. No, jest wielkie zadanie dla nas wszystkich członków. Nie tylko dla zarządu, bo dla wszystkich członków i orkiestry, no, i samorządu. Na brak zajęć w minionym roku nie narzekała również orkiestra Denta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie brakowało występów i nagród. Rok dla orkiestry był pracowity i zarazem udany. Wystąpiliśmy w ponad 30 koncertach, występach na terenie Słupcy i na terenie całego kraju. Na takim największym naszym wydarzeniu, na Festiwalu Orkiestr w Szczecinie, gdzie spotkaliśmy się z orkiestrami strażackimi, jak i również zawodowymi. Zdobyliśmy wyróżnienie, to uważam za bardzo duże osiągnięcie i sukces. Poza tym byliśmy na Festiwalu Orkiestr w Swarzędzu, w innych miejscowościach i tradycyjnie graliśmy na terenie miasta Słupc. Najważniejszym punktem sobotniego zebrania było głosowanie nad absolutorium dla zarządu. To podjęte zostało jednogłośnie.